witam serdecznie strzelce na czytaniu tygodniowym. Zobaczę, co też energie przygotowały dla Was na ten tydzień. Co też energie przygotowały dla strzelców. O proszę, strzelec w podróży. Strzelec się chce zakochać albo się zakocha. Strzelec, 1000 pomysłów na minutę. 1000 pomysłów, ale odpływa od czegoś. Strzelec ucieka od partnera, partnerki. Strzelec ma w głowie dosłownie seksik. Dosłownie tak jakby lub jeżeli z partnerką, to i na wyjeździe, no to słuchajcie, będzie się działo. Jeżeli jesteście jeszcze w wieku rozrodczym, to uważajcie, bo tutaj to, co się zadzieje, to będzie tak chcelostak. Ale tutaj strzelec ma, bym powiedziała, że strzelec jest otwarty na dosłownie na wszelakie doznania. Na wszelakie doznania z tego względu, że tak jakby i strzelec się w tym tygodniu boi, słuchajcie, że będzie dzieciątko, więc na to zwróćcie uwagę, bo tu się pokazuje, że może pojawić się dzieciątko. Piątka kielichów i siódemka i to z takiego dziwnego zdarzenia, z takiego dziwnego zajścia, bo to może być coś szybkiego, coś fajnego, to będzie z trygonem ognia lub słuchajcie, z trygonem wody może być, tu się pokazuje też, zakochuje się strzelec w trygonie ziemskim, tak też i to będzie osoba, tak jakby, osoba może być troszeczkę starsza od Was, drogie strzelce, więc na to zwróćcie uwagę, ale ucieka od trygonu, bardzo od trygonu powietrza ucieka w tym tygodniu i tak jakby musi uciec lub odwrotnie, tutaj trygon powietrza, bym wręcz powiedziała, że chce troszeczkę odpocząć od strzelca, bo tak jakby pomysły, jego wigor, jego siła, jego tak jakby nie nadąża, czyli partner strzelca ogólnie w tym tygodniu za nim nie nadąża, no nie daje rady. Tu jest tworzenie, tu jest 1000 pomysłów na minutę, tutaj są podróże, tu jest takie tworzenie, tu jest chęć do zdrady, chęć do romansu, tu jest takie i to co Wam się przydarzy, drogie strzelce, w tym tygodniu, to tak jakby chciał los, czy będzie to dobre, czy będzie, ale uważajcie, szczególnie na te skoki w bok, gdzieś tam pod to cudzą pierzynkę, uważajcie, szczególnie w podróży, bo z tego mogą być jakieś konsekwencje, żebyście później nie płakali, bo jest piątka kielichów, także zwracamy na to w szczególności, słuchajcie, uwagę, moi drodzy. Natomiast bardzo, jeżeli jesteście w pracy, jeżeli jesteście tutaj, są też strzelce, ogólnie strzelce, które, jeżeli chodzi o pracę, to bym powiedziała, że macie kogoś bardzo niedobrego koło siebie. Jest to ktoś z trygonu, jeżeli bym miała powiedzieć na karty, to jest to ktoś z trygonu ognia, słuchajcie. Jest to, bym powiedziała, no mężczyzna, aczkolwiek mogą być kobiety z męską duszą, takie mocniejsze, takie baby zawadiachy, jak to się mówi. I tutaj uważajcie, bo kobieta chce coś stworzyć na waszych plecach podczas waszej nieobecności, także zwróćcie na to, bo to jest tak jakby strzelec jest w pracy, ale pod waszą nieobecność, czyli nie wiem, czy po pracy, czy jesteście na urlopach, bo to też tak może być, ktoś chce po prostu zagarnąć to, co stworzyłyście i chce na waszych plecach coś sobie wyhodować, tak, także na to zwróćcie uwagę. Jeżeli chodzi o zdrówko, to tutaj, moi drodzy, ja bym powiedziała, że krew, w szczególności krew, nie wiem, pod każdą postacią krew, układ żylny, na to, czy krążeniówka, zwróćcie na to uwagę, bo tutaj chodzi o krew, czyli tutaj jest jakieś niedomaganie, może być tutaj tak jakby odchodzi, jeżeli miała powiedzieć, że o zdrówko, to odchodzi od Was, tak jakby, nie wiem, czy jakieś, bo tutaj są jakieś takie choroby, ale to są jakieś przeziębienia, nadziębienia, takie podziębienia układu płciowego, tak jakiegoś moczowo-płciowego, także tutaj to odchodzi, to bardzo ładnie tutaj rusza sobie z kopyta i odchodzi, nie ma z tym problemu. Piękne macie karty, szalone, jak to strzelcy mają, także hulej dusza, piekła nie ma, kochani. Pozdrawiam serdecznie, do kolejnego czytania, buziaczki, hej, pa.